Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witamy na panelu. Bardzo dziękujemy, że są Państwo z nami i wybrali Państwo nasz panel spośród tak ogromnej konkurencji. Przyznam, że same miałybyśmy problem z wyborem. Tym bardziej jesteśmy zadowolone, że Państwo są z nami. Nazywam się Małgorzata Mierzyńska. A ja Marianna Knotę. Marianna Knotę, tak. I będziemy miały ogromną przyjemność prowadzić dyskusję, która za chwilę nastąpi. Chcemy w niej obalić kilka mitów o uchodźcach. Chcemy też dostarczyć Państwu garść rzetelnych informacji z pierwszej ręki. Od kobiet, które z uchodźcami pracują i doskonale znają ich i kulturę, z jakiej pochodzą, i także wszystkie problemy, jakie wiążą się ze zmianą kultur. Serdecznie zapraszamy na scenę. Zapraszamy panią Martę Bogdańską, panią Katarzynę Górak-Sosnowską, panią Martę Piegat-Kaczmarczyk, panią Martę Górczyńską, panią Martę Stępniak i panią Lejlę Elsanową. Mamy trzy Marty. Czwarta jest Teresa Stępniak. Przepraszam. Za dużo tych Mart było. Proszę Państwa, panie, które przyjęły dzisiaj nasze zaproszenie, to nie tylko wybitne specjalistki i ekspertki w swoich dziedzinach, ale także niezwykle ciekawe kobiety. Za chwilę będą mieli Państwo okazję się o tym przekonać. Pani Katarzyna Górak-Sosnowska jest doktorem nauk ekonomicznych, religioznawczynią i psychologiem. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych na temat Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, islamu i kultury muzułmańskiej, muzułmanów w Polsce i na Zachodzie, a także szeregu prac z zakresu edukacji międzykulturowej i rozwojowej. Pani Marta Bogdańska jest fotografką, artystką, autorką wielu filmów. Od kilku lat mieszka i tworzy między Warszawą a Bejrutem, na pograniczu kultur, tradycji i religii. Jest autorką wielu projektów artystycznych dotyczących uchodźców, rasizmu i dyskryminacji. Najnowszy projekt pani Marty, Exilium, fotograficzne spotkania z syryjskimi uchodźcami w Libanie, mają Państwo po raz pierwszy w Polsce okazję obejrzeć w kuluarach. Pani Marta Piegat-Kaczmarczyk wykłada psychologię międzykulturową na Uniwersytecie Warszawskim. Działa w zarządzie Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Od 16 lat pracuje z uchodźcami w Polsce i za granicą. Pomaga im radzić sobie ze skutkami przemocy i dyskryminacji, ale prowadzi też warsztaty edukacyjne dla grup zawodowych, które stykają się w swojej pracy z różnicami kulturowymi. Kolejna Marta. Marta Górczyńska jest prawniczką, pracuje w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w programie pomocy prawnej dla uchodźców. Jest autorką i współautorką wielu publikacji o tematyce migracyjnej. Uczestniczyła też w pracach legislacyjnych nad obecną ustawą o cudzoziemcach. Jest współautorką raportu Migracja to nie zbrodnia, opisującego sytuację osób umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Prowadzi także szkolenia z zakresu praw człowieka i prawa migracyjnego dla pracowników administracji i funkcjonariuszy publicznych. Teresa Stępniak spędziła ostatnie 20 lat na pracy z kobietami i z uchodźcami. Pierwsze 10 w Fundacji Centrum Promocji Kobiet, gdzie pracowała z kobietami bezrobotnymi, a także z grupami kobiet o szczególnych potrzebach, jeśli chodzi o rynek pracy, samotne matki, osoby słabowidzące. A następne 10 lat spędziła pracując w Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie zajmowała się pomocą w znalezieniu pracy uchodźcom. I nasza ostatnia gościni.
Laila Elsanova. Laila jest, pochodzi z Czeczenii. Jest mentorką i edukatorką w Fundacji Ocalenie. Do Polski przyjechała ponad 9 lat temu. W Czeczenii była pracownikiem społecznym, zajmowała się osobami przesiedlonymi z powodów wojennych. Wcześniej pracowała we własnym zakładzie krawieckim. W Polsce także pracowała w Polskiej Akcji Humanitarnej, która się zajmowała wtedy uchodźcami. A dzięki, jak pracowała jako instruktorka krawiectwa w ośrodku dla uchodźców w Lininie. Dzięki Fundacji Ocalenie to, czym się zajmowała wcześniej z potrzeby serca, stało się jej pracą i może pomagać innym, bo sama zetknęła się z ich problemami. My będziemy zadawać pytania naszym ekspertkom na scenie, a Państwa serdecznie zapraszamy do zadawania pytań na karteczkach, które roznoszą wolontariuszki. Ostatnie 15 minut panelu będzie poświęcone odpowiedzi właśnie na Państwa pytania. Chcemy zacząć od krótkiej prezentacji fotograficznej. To będzie po prostu trochę zdjęć. Te, które są z Libanu, są autorstwa Marty Pogdańskiej. Te, które są z Syrii, są moje. Pozostałe są wybrane z sieci. Zwykłe życie, wojna, czasem nie wiadomo z kim, pierwszy egzodus, obozowiska i obozy. Wojna, czasem nie wiadomo z kim, dlatego tak to jest nazwane, że ta wojna w Syrii, bo tego głównie dotyczy ta prezentacja, choć mamy tam zdjęcia też i z Libanu, to jest jedna z tych najbardziej okrutnych wojen, bo to jest wojna domowa, ze swoimi. Zabijają swoi, współziomkowie. Obozowiska i obozy to jest ważne też rozróżnienie, o czym będzie mówiła Marta Bogdańska, bo jest różna sytuacja uchodźców na przykład w Libanie, gdzie to są właśnie obozowiska, a na przykład w Turcji, gdzie to są zorganizowane obozy przez organizacje międzynarodowe, przez ONZ i to życie inaczej zupełnie wygląda. Takie sobie zwykłe życie, Aleppo. O Aleppo słyszymy teraz, że miasto jest zrujnowane, a tak sobie wyglądało. Miało uliczki, ludzie żyli, pracowali, chodzili. Dzieci chodziły na wycieczki, były objęte edukacją. Kobiety w meczecie. To jest akurat Damaszek. Piękne miejsca, pomarańcze. No po prostu zwykły, piękny świat. I on się skończył. Zaczęła się wojna. Tu właściwie nie ma co komentować, to po prostu widać. Pierwszy egzodus. Pierwszy, bo tak jak będzie o tym mowa później, ci ludzie uciekają wielokrotnie. Uchodzą najpierw ze swojego pierwszego domu, najczęściej jeszcze gdzieś na terenie kraju, gdzie nie ma wojny. Później do krajów sąsiednich, a później już gdzie się da. To jest właśnie taki obóz w Turcji zorganizowany przez ONZ. A tu się zaczynają zdjęcia z takiego właśnie bytowania na własną rękę w Libanie. Tak to wygląda. Kto może, co złapie, to robi. Tu jest dobrze, bo tu są ściany. Kolejki po wszystko. Opieka medyczna, jeśli się trafi, to właśnie taka. No i pytanie, co dalej? Proszę Państwa, mądrzy ludzie mówią, że aby coś zrozumieć, trzeba tego doświadczyć. Najlepiej na własnej skórze. Dlatego zapraszam Państwa teraz na chwileczkę, na moment dosłownie, do krótkiego eksperymentu. Gotowi? Na początek proszę uważnie spojrzeć na to zdjęcie za moimi plecami. A teraz zamykamy oczy.
Wszyscy mamy zamknięte oczy. Próbujemy wejść w skórę tej kobiety, która siedzi na porzuconym gdzieś w pośpiechu materacu w środku pola. Zupełnie nie wie, gdzie jest. Uciekła właśnie spod bomb. Wasz dom spłonął. Nie zdążyliście niczego zabrać. Nie macie pieniędzy. Dzieci są głodne, a wy nie macie nic na kolację. Nie wiecie, dokąd iść. Jesteście po prostu przerażone. Na dodatek nie możecie tego pokazać swoim dzieciom, a w głowie łopocze wam tylko jedna myśl. I co teraz? Co teraz? Dziękuję. Otwieramy oczy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że teraz będzie nam odrobinę łatwiej zrozumieć sytuację, w jakiej znajdują się w tej chwili miliony ludzi na świecie. Zostańmy jeszcze na moment przy tym zdjęciu. Pani Katarzyno, jak wyglądał świat tej kobiety, który właśnie usunął jej się spod nóg? Kim ona była w swoim kraju? Jaka była jej rola społeczna w małżeństwie, w rodzinie i w społeczności lokalnej? Cóż, pewnie ja powiem, tutaj możemy najwyżej puścić wodze wyobraźni. Nie znamy się, znaczy ja przynajmniej nie znam tej osoby. Nie wiemy właściwie, co się z nią dzieje obecnie, w tej obecnej chwili. Natomiast postaram się Państwu na tyle, na ile to jest możliwe, opowiedzieć w bardzo dużym skrócie, takim wręcz uogólniającym, bardzo mocno, o co tak naprawdę chodzi, jeżeli chodzi o kobiety z Syrii, kobiety z Iraku, na ile one pasują do takiego naszego wyobrażenia kobiety muzułmańskiej i na ile tutaj w ogóle możemy w tym kontekście mówić o lękach, faktach, obawach i mitach. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi akurat o uchodźczynię, to tutaj tych lęków mamy, myślę, że niewiele. Jednak jeżeli pomyślimy kobieta w islamie albo uchodźczyni syryjska, to raczej uruchamiają się nam uczucia jednak współczucia, jednak litości, jednak empatii, a niekoniecznie poczucia zagrożenia związanego już z młodymi mężczyznami, którzy owszem budują w nas takie przekonanie, że przyjeżdżają do Europy i grożą nam tak naprawdę jakimś procesem strasznym islamizacji naszego kontynentu, islamizacji przede wszystkim Polski. Natomiast warto przy tym wszystkim pamiętać, że decyzję bardzo często niełatwą i okupioną właściwie brakiem jakiegokolwiek wyboru o tym, żeby tych mężczyzn wysłać do Europy, podejmują kobiety, właśnie żony, matki, wysyłając mężczyznę albo najstarszego syna, albo właśnie męża, jako tego, który w największym stopniu ma szansę na to, żeby przedostać się do Europy i żeby potem do tej Europy ściągnąć resztę rodziny. Proszę zobaczyć, i tutaj panowie mogą się może tym razem poczuć, wejść w skórę, jak niesamowicie odpowiedzialne jest to zadanie i jak ciężka jest to decyzja. Czasami myślimy i zastanawiamy się, czemu ci młodzi mężczyźni mają smartfony, mają laptopy, no mają, znaczy laptopy nie, może tablety, no właśnie po to, żeby dawać znać z drogi swojej bardzo trudnej, bardzo ciężkiej kobietom, no że jeszcze jesteśmy, żyjemy, jest dobrze. Często tak naprawdę udają, że jest dobrze, bo wcale tak nie jest. Jeżeli chodzi o Syryjki, jeżeli chodzi o Irakijki, nie do końca są one właśnie właściwymi reprezentantkami naszego stereotypu na temat kobiety w islamie, który jest straszny. To znaczy, myślę, że gdybym Państwa zapytała, co kobieta muzułmanka ma dobrze, byłaby cisza na sali. Gdybym zapytała, co ma źle, las rąk, nie jeździ samochodem, ma zasłoniętą twarz, bije ją mąż i robi to wszystko w imię religii. Tak się składa, że Syryjki na Bliskim Wschodzie, ja tutaj biorę punkt od odniesienia Bliski Wschód, nie Skandynawię, nie Polskę, nie Stany Zjednoczone, tylko Bliski Wschód, należały od dawien dawna do najbardziej wykształconych kobiet na całym Bliskim Wschodzie. Na uczelniach syryjskich studiowało tyle kobiet, co mężczyzn. Poziom wykształcenia analfabetyzmu, że tak powiem, umiejętność czytania i pisania powyżej 90%. Czyli to są takie właściwie
osoby no, na tym samym minimalnym poziomie edukacyjnym co nasze. Dalej, Syria jak i Irak by miały rodowód socjalistyczny, partia Baas. Religijność owszem była, natomiast to nie jest taka religijność jak w Arabii Saudyjskiej czy jak w Kuwejcie, tylko taka, no sami wiemy jaki jest rodowód socjalistyczny. Tam co prawda ten socjalizm jest muzułmański, czyli połączony, wszyscy jesteśmy równi, ale jesteśmy muzułmanami, ale jednak ta religijność bardzo mocno była ograniczona, nie była aż tak mocno manifestowana w przestrzeni publicznej. Mówimy często, że wszystkie muzułmanki to Arabki i wszystkie Arabki to muzułmanki. Jeżeli chodzi o Syrię, w mniejszym stopniu o Irak, sytuacja jest znacznie bardziej złożona. W Syrii mamy 15%. Mieliśmy, właściwie powinnam w czasie przeszłym o tym mówić, mieliśmy 15% chrześcijanek, mieliśmy Turkmenki, mieliśmy Czerkieski, mamy po dziś dzień Kurdyjki. Bardzo często to one padają ofiarą przemocy ze strony tym razem nie tyle Asada, co reżimu państwa muzułmańskiego, ponieważ są niemuzułmankami. Ale też należy pamiętać, że niestety równo, właściwie wojna nie zna granic, padają ofiarą tutaj właściwie kobiety wszystkich wyznań. Kobiety jako te, w które można dodatkowo ugodzić na płaszczyźnie symbolicznej. Jeżeli kobieta zostanie zgwałcona na wojnie, zdecydowanie bardziej boli to całą rodzinę, ponieważ ona jest tym ucieleśnieniem honoru w patriarchalnym porządku społecznym. Tutaj na marginesie, a propos takiej dosyć może mniej chlubnej roli kobiet, ale jednak wskazującej na to, że one w przestrzeni publicznej i politycznej działają, jedną z głównych doradczyń, właściwie doradców Baszara al-Assada, tego strasznego, jest kobieta. Nazywa się Busaina Shaban i właściwie już od iluś ładnych lat doradza mu, jeżeli chodzi o sprawy wizerunkowe, chyba kiepsko najwyraźniej, i jeżeli chodzi o sprawy polityczne. Ale to innymi słowy właśnie pokazuje, że kobiety bardzo często w przestrzeni publicznej nie występują tak, jak my byśmy chciały tego, ale zakulisowo działają. Innym takim przykładem jest, ale już może nie znaczy, o, poetka iracka. Jeżeli wstukamy w internet hasło poeci iraccy, wyjdzie nam właśnie kobieta jako taka. Jedna z pierwszych czołowych mistyków muzułmańskich. Również pochodzi tym razem z Basry z Iraku, z VII mniej więcej wieku. Bardzo ciekawy się z tego zresztą wywodzi wątek feministyczny, dlatego o tym mówię, ponieważ jako nie dość, że jedna z pierwszych powiedziała o tym, że nie należy postrzegać Boga tylko i wyłącznie przez taki pryzmat stricte teologiczny na zasadzie reguł, zakazów, dążenia do raju i właściwie tylko w ten sposób motywowane są jakiekolwiek dobre uczynki, ale bardziej duchowo. Jeden z głównych szejchów takich sufickich po rozmowie z nią, kiedy rozmawiał z nią dzień i noc, powiedział, że właściwie w ogóle nie widział, że ona jest kobietą, a on mężczyzną. Gdzieś te wszystkie granice się zatraciły, a tak naprawdę dodatkowo powaliła go swoją duchowością. Innymi słowy, czy to ja już jestem na poziomie kończenia? Jeszcze minutkę. Dobrze, o, to ja już znamy się, no właśnie, wyczuwamy pewne sprawy. Innymi słowy, to co chcę Państwu powiedzieć, to to, że ten świat kobiet i muzułmańskich, i kobiet syryjskich, irackich jest bardzo złożony. Ja miałam opowiedzieć właściwie o tym, od czego one uciekają i wręcz nawet pojawiło się pytanie, czy one coś na tym zyskały. No nie ma czego zyskać w sytuacji, kiedy człowiek jest uchodźcą. Nikt nie chce być uchodźcą sam z siebie, nikt nie chce uciekać ze swojego państwa, tylko po prostu jest do tego zmuszony. I pamiętając my wszyscy, patrząc właśnie na te zdjęcia, myślę, że każdy z nas wyglądałby równie mizernie i równie nieciekawie, gdybyśmy byli pozbawieni środków do życia, prysznica, domu, gdybyśmy się musieli przebierać w tych strasznych namiotach. I pamiętajmy o tym w kontekście no, całego tego wielkiego zamieszania migracyjnego. Ci ludzie w dużej mierze po prostu chcą uciec od wojny, liczą, że ta wojna się skończy i wtedy będą mogli wrócić do swoich krajów. Nikt naprawdę specjalnie nie marzy o tym, żeby zostać no, w Polsce zwłaszcza, chociaż pewnie część być może nie będzie miała innego wyjścia. Dziękuję bardzo. Takie właśnie kobiety, o jakich przed chwilą opowiadała pani Katarzyna, trafiają do obozów dla uchodźców. Są w kompletnej rozsypce psychicznej, ale wiele z nich tak naprawdę po raz pierwszy w życiu same stanowią o sobie, same muszą podejmować wszelkie decyzje. Pani Marto, pani wiele takich kobiet poznała.
Proszę powiedzieć, jak wygląda życie takich kobiet w obozach dla uchodźców, jak je zmienia i jak je determinuje na przyszłość? Tak, dzień dobry Państwu. Ja chciałam opowiedzieć troszkę właśnie o kontekście Bliskiego Wschodu i głównie o Libanie, bo tam pomieszkuję i ten kontekst znam najlepiej. Żeby tak Państwu może uświadomić, w jakiej jesteśmy w tej chwili sytuacji na Bliskim Wschodzie, więc jest tam 4,5 miliona uchodźców z Syrii. W samym Libanie mieszka w tej chwili pomiędzy 1 100 000 a 1 500 000, są to takie nie do końca ustalone liczby. Zarejestrowanych w ONZ-cie jest 1 100 000, co oznacza, że w małym Libanie, który sam liczy 4,5 miliona mieszkańców, to jest prawie 1/3 mieszkańców, to są uchodźcy z Syrii, co oznacza, że w Polsce byłoby ich prawdopodobnie więcej niż 10 milionów, jeśli potrafią sobie Państwo takie rzeczy wyobrazić. W Turcji jest ich 2,5 miliona w tej chwili, w Iraku, w Egipcie trochę mniej. W każdym razie większość uchodźców z Syrii jest na Bliskim Wschodzie i żyją w warunkach bardzo różnych. W Turcji i w Jordanii są obozy organizowane przez ONZ, które w pewnym sensie ułatwiają docieranie z pomocą. Oczywiście nie wszyscy uchodźcy mieszkają w tych obozach. Część też jest rozproszona po miastach, ale jest sporo tych obozów właśnie w Turcji i Jordanii, w których pomoc jest prostsza do dostarczenia. Natomiast Liban jest bardzo specyficzny pod tym względem i ja bym się chciała skupić tutaj może troszkę na tej libańskiej rzeczywistości i w ten sposób przedstawić Państwu może takie trochę codzienne życie kobiet i dzieci w takich obozach. W Libanie są głównie obozy tak zwane nieformalne, ponieważ rząd libański nie zgodził się na tworzenie obozów formalnych, co oznacza, że ludzie po prostu rozkładają się w przeróżnych miejscach, mieszkają też w opuszczonych budynkach, w garażach, czasami na początku, szczególnie kiedy dopiero przybywają do Libanu, nie wiem, śpią w parkach i dopiero później zaczynają szukać jakichś miejsc. To też oznacza, że jest dużo trudniej docierać do nich z pomocą, ponieważ oni są tak rozproszeni i żyją w jakichś namiotach czy w jakichś miejscach i pomoc międzynarodowa ma utrudniony, jakby jest utrudnione to, żeby im dostarczać żywność i podstawowe produkty. Jeśli chodzi o ich główne problemy w tej chwili w Libanie, jeśli chodzi o kobiety, to sytuacja przedstawia się mniej więcej tak. Mają duży problem z poruszaniem się i odnawianiem jakichkolwiek papierów, ponieważ państwo libańskie w tej chwili utrudnia otrzymywanie statusu uchodźcy i w ogóle otrzymywanie pozwolenia na pobyt w Libanie. Trzeba za to płacić, trzeba też znajdować osoby, które poświadczą, że możemy tam zostać. Jest to proces bardzo utrudniony, szczególnie dotyka też mężczyzn, co oznacza, że kobiety i dzieci muszą przejmować często rolę żywicieli rodziny i muszą chodzić do pracy, muszą pracować na roli. To są z reguły oczywiście prace bardzo słabo płatne i okresowe. I to oczywiście też oznacza, że bardzo dużo dzieci nie może chodzić do szkoły, bo musi utrzymywać rodzinę. W tej chwili chyba ponad 50% w Libanie dzieci syryjskich nie uczęszcza do szkół. Też cały czas w Libanie nie ma dostępu do wystarczającej ilości pracy i pożywienia. Jakby ludzie nie dostają wystarczająco dużo tak zwanych voucherów na jedzenie, ponieważ pomoc międzynarodowa się bardzo zmniejszyła. I w tej chwili poziom ubóstwa uchodźców syryjskich w Libanie jest naprawdę wysoki, bo chyba jest około 70% ludzi, którzy żyją poniżej poziomu ubóstwa, co oznacza, że dostają 70 centów dziennie na pożywienie, to mogą sobie Państwo wyobrazić, jaki to jest rodzaj życia, tak? Kobiety oczywiście też bardzo często uciekają od przemocy seksualnej, od gwałtu, to znaczy mają takie doświadczenia, przybywając do Libanu są często roztrzęsione, często straciły mężów, albo ci mężowie, albo w ogóle mężczyźni z rodziny zaginęli, więc one po prostu muszą przejmować jakby całą tą prowadzenie domu i rolę głowy rodziny na siebie. Jest też ogromne utrudnienie w pomocy medycznej, w ogóle w dostępie do lekarstw, lekarzy i pomocy, ponieważ są bardzo drogie te rzeczy wszystkie w Libanie. I kobiety często po prostu rezygnują z tego, nie mają na to pieniędzy. Jakby wiadomo, pierwsze pieniądze idą na to, żeby wyżywić rodzinę, a na szkołę, pomoc medyczną nie ma już tych pieniędzy, więc jakby to zostaje odsunięte i są z tego powodu ogromne problemy.
Ja jeszcze chciałam tutaj wspomnieć kilka rzeczy, które jakby z mojego projektu, który mogą Państwo obejrzeć na górze, na pierwszym piętrze w strefie NGO. Ja zrobiłam 30 zdjęć, to są portrety uchodźców z Syrii, uchodźczyń i uchodźców, także dzieci z różnych regionów Syrii, z różnych klas społecznych. Chodziło mi o to, żeby pokazać tę sytuację ich w sposób taki bardzo indywidualny i żebyśmy mogli się spotkać z każdą z tych osób, z ich własną historią i myślę, że to wtedy nas jakoś bardziej dotyka. Mam taką przynajmniej nadzieję, że jak Państwo przeczytacie historię, to może to coś w Państwu zmieni i otworzy jakoś Państwa serca na tych uchodźców. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które są moim zdaniem bardzo ważne jakby związane są z konfliktem w Syrii i z sytuacją uchodźcy w tej chwili. Ponieważ wojna trwa już 5 lat, ci ludzie są w tej sytuacji po kilka lat już, tak? To znaczy oni musieli uciec z tego domu 3 lata temu, 2 lata temu, 5 lat temu i kończą im się jakby pieniądze, kończą im się jakiekolwiek zabezpieczenia finansowe i ta sytuacja jest kompletnie nieuregulowana. Oni tkwią na przykład w Libanie, też nie mają pozwolenia na pracę, więc cały czas są w tej samej sytuacji jakby nierozwiązanej, nie mogą wrócić do domu i tkwią po prostu w takim stanie zawieszenia. I też jakby dla mnie ważne jest to, i to też wyszło w czasie robienia tego projektu w Libanie fotograficznego, że większość z tych osób, to nie jest tak, że wygnanie to jest jednorazowa sytuacja, tak? To raczej się z reguły ciągnie miesiącami, a nawet latami. Ci ludzie się przemieszczają z miejsca na miejsce, najpierw na przykład w Syrii, z jednej wioski do drugiej, która znowu zostaje zbombardowana, znowu gdzieś się przenoszą, później przez góry nielegalną drogą przechodzą do Libanu. W Libanie też muszą się wielokrotnie przeprowadzać. Są zagrożeni ewikcjami, podniesieniem czynszu, ponieważ większość z nich nie ma podpisanych umów na wynajem mieszkań, tylko to są takie albo na umowę ustną, albo jakoś ktoś im tam coś podnajmuje i tak to wszystko wygląda. I ci ludzie są cały czas w takim stanie biegu, tak? Oni nie docierają w jedno miejsce, znajdują dom i są uspokojeni, tak? To jest po prostu stan permanentny takiego eksodusu, takiego wygnania z miejsca w miejsce. Są przerzucani, przemycani i tak to trwa. I myślę, że to są jakieś takie ważne rzeczy, o których należy pamiętać, kiedy się myśli o uchodźcach. To ja może na tyle w tej chwili. Tacy właśnie ludzie trafiają ostatecznie, przynajmniej część z nich, do Europy. Z tak traumatyczną historią. I znowu, z dnia na dzień znajdują się w kompletnie innej sytuacji. Inna kultura, inne tradycje, inna religia, inna moda, inna kuchnia, inne relacje społeczne, odmienna kultura prawna również, co jest ogromnie ważne. Taki świat oczywiście budzi ich nadzieję, bo ciągną do bezpieczeństwa, ale też powoduje wiele lęków. Tym bardziej, że bądźmy pewni tego, że oni są doskonale zorientowani, co się dzieje w tej chwili w Europie i że Europa już ich nie chce. Więc to jest dla nich podwójnie stresujące. I pani Marto, czego tacy ludzie najbardziej się boją w Europie? A co my powinniśmy o nich wiedzieć, żeby się ich nie bać i żeby chcieć im pomóc? Faktycznie te obawy, te lęki są po obu stronach. My się boimy, że przyjadą do nas muzułmanie, uchodźcy, że wywrócą naszą kulturę do góry nogami. Oni też się boją tego, co się wydarzy tutaj, co ich zastanie. Lęk nie jest dobrym doradcą nigdy. Lęk pojawia się wtedy, kiedy brakuje nam wiedzy, kiedy brakuje tej wiedzy po obu stronach. I tak naprawdę powinniśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, co my powinniśmy wiedzieć, czy co oni powinni o nas wiedzieć, żebyśmy mogli funkcjonować ze sobą razem na takich trzech poziomach. Pierwszy to są różnice kulturowe, tak? Powinniśmy mieć wiedzę na temat różnic kulturowych. Drugie, powinniśmy mieć wiedzę, przydałaby nam się wiedza na temat takich mechanizmów, na temat tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy w ogóle zmienia środowisko kulturowe. I trzecie, do którego rozumiem, że zmierza całe to pytanie, jak można nie bać się i pomóc tym ludziom.
Ja mam takie przekonanie, że nie jest to wiedza tajemna na temat tych trzech rzeczy i chciałabym odpowiedzieć na to pani pytanie, pani Małgosiu, przy pomocy państwa, przy pomocy uczestniczek i uczestników kongresu, wierząc, że wszyscy jesteśmy specjalistami od komunikacji międzykulturowej, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I zaproszę państwa po prostu do współodpowiedzi na te pytania. Zaczniemy od najprostszych rzeczy, od różnic międzykulturowych. Co oznacza taki gest? Proszę mówić. Okej, czyli w porządku. Czyli, że dobrze. Inne jakieś pomysły? Nie ma na razie, zaraz będą. W USA, w Polsce sukces, zwycięstwo, w wielu krajach jest to znak oznaczający po prostu coś dobrego. Ale dla Niemców, Francuzów, Austriaków nie ma on w ogóle żadnego znaczenia, po prostu oznacza liczbę 1. I idziemy dalej w różnice kulturowe. Na Bliskim Wschodzie, w Europie Południowej jest to gest bardzo obraźliwy, wulgarny. Nie do pokazywania wtedy, kiedy chcemy pokazać coś dobrego. Następne. Taki gest. Co oznacza? Zwycięstwo, wolność, sukces? Aha, a wystarczy, że... Znaczy tak, zgadza się oczywiście, ale wystarczy, że odwrócimy dłoń nie tak, tylko tak i już jest to gest bardzo obraźliwy. W naszym kręgu kulturowym nieznany, wracam szybciutko do tego, ale już Francuzi i Anglicy wiedzieliby, że mogą się nawzajem na siebie obrazić, kiedy taki gest sobie pokazują. Idziemy dalej. Co to znaczy? Uśmiech. Co oznacza uśmiech? Mhm. Coś jeszcze? Już szukajcie, bo to każde, jak widzicie, każde pytanie jest trochę z drugim dnem. Szukajcie. Co to oznacza? Jak? Twarz publiczna, rany, jak profesjonalnie. Proszę bardzo. Amerykanie uśmiechają się nie tylko wtedy, kiedy są szczęśliwi, ale generalnie po to, żeby pokazać, jestem człowiekiem sukcesu, mam fajny dom, fajną żonę, fajnego męża, fajne dzieciaki, wszystko w moim życiu jest fajne, nawet jeżeli nie jest, no to takie jest ich zadanie. Indonezyjczycy za uśmiechem maskują swój wstyd. Japończycy pokazują, uśmiechają się, kiedy wydarzy się coś nieprzyjemnego, tak, żeby nie pokazać negatywnych emocji. I to jest właśnie ta społeczna twarz, o której pani mówi. Wietnamczycy maskują różne negatywne emocje, których kulturowo nie wolno im pokazywać. Nawet jak dzieje się coś złego, to mają się uśmiechnąć po to, żeby nie budzić w osobie, z którą rozmawiają, jakichś negatywnych emocji. Tak? Jesteśmy, zobaczcie, na takim bardzo podstawowym poziomie, dwa gesty i uśmiech, a już się pojawiają ogromne różnice, ale wniosek mamy z tego pierwszy taki, że są różnice na bardzo różnych poziomach, od najprostszych gestów i uśmiechu, poprzez całą masę różnych innych elementów. I pytanie do was, o, wróć. W czym jeszcze się pokazują te różnice kulturowe? Co nas różni, przedstawicieli różnych kultur? O nie, jak szybko przeleciało, bez sensu. No to już zostajemy, odpowiem. Różnimy się w tym, jak postrzegamy czas. Są kultury, którym zawsze wszędzie spieszno, gdzie wszystko się kontroluje z zegarkiem, ze stoperem w ręku, gdzie musi być pełen harmonogram, dokładny plan. Przepraszam, nie dotykam, ale coś tutaj się dzieje. Poza kontrolą. Są kultury, w których obowiązują absolutnie dokładne plany i harmonogramy. Jakiś stop może nacisnąć. Czy ktoś z państwa mógłby mi pomóc, żeby to się nie przerzucało dalej? Albo będę trzymała. A są takie, w których życie toczy się swoim rytmem. Nie ma planów, nie ma harmonogramów, rzeczy dzieją się we właściwym czasie. Te pierwsze to są kraje Europy Północnej, Ameryka, Japonia, tak, gdzie wszystko robimy z taką dbałością o czas, o harmonogram. A kultury afrykańskie, bliskowschodnie, Ameryka Południowa to są kultury, w których rzeczy dzieją się po prostu w swoim czasie.
Są kultury, jeżeli chodzi o sposób wyrażania emocji, w których ludzie nie patrzą na siebie, rozmawiając ze sobą, unikają kontaktu wzrokowego, stoją daleko od siebie, nie dotykają się, mówią ściszonym głosem, żeby nie ingerować w przestrzeń drugiej osoby. I są kultury, w których ludzie pokrzykują, poklepują się po ramionach, szarpią i mówią bardzo głośno, przy zupełnie zwykłej rozmowie, nie jest to żadna kłótnia. Tylko taki jest sposób wyrażania emocji. Są kultury, patrzymy teraz na ten trzeci punkt, sposób komunikacji, w których mówi się wprost to, co się myśli, prosto z mostu, żeby osiągnąć swój cel, skomunikować się szybciutko. A są kultury, w których wszystkie komunikaty się ukrywa, są zawoalowane, to jest taka komunikacja nie wprost. Nie chcę powiedzieć do końca tego, co mam na myśli, ale ta druga osoba, ponieważ jest z tego samego kręgu kulturowego, domyśli się, o co mi chodzi, mimo że ja nie powiem nic wprost. Są kultury, w których jest ogromny nacisk na to, żeby był pełen, uporządkowany, hierarchiczny, no taki porządek hierarchiczny, tak? Dziecko wie, że zabierze głos dopiero, kiedy tata mu go udzieli. Mama wie, że zgodzi się na coś, jeżeli mąż się zgodzi. Wszyscy wiedzą, że o wszystkim i tak decyduje teściowa, bo jest najważniejsza, tak? A są kultury, w których i w rodzinie, i w szkole, i w przedsiębiorstwie, i w instytucji naukowej jest pełna równość. Ludzie zabierają głos, mówią o różnych sprawach siebie dotyczących, niezależnie od swojego statusu zawodowego, społecznego, materialnego. Są kultury, w których życie jednostki jest podporządkowane całkowicie funkcjonowaniu grupy. W których decyzje dotyczące wyboru studiów u młodego człowieka czy wyboru małżonka, małżonki podejmuje grupa, czyli podejmuje rodzina najbliższa i trochę dalsza po to, żeby mieć korzyści dla grupy. I są kultury, w których role kobiet i mężczyzn są bardzo od siebie odległe. Nie można ich przekraczać i takie, w których wymieniamy się tymi rolami, tak, w sposób partnerski. I teraz, jak sobie Państwo o tym myślicie, patrzycie na to zestawienie, pomyślcie sobie proszę o takich dwóch kulturach, dwóch krajach, do których do jednego byłoby Wam bliżej kulturowo, tak, jakby wydarzyło się tak, że musielibyście gdzieś wyjechać, to pomyślcie o takim jednym, który Wam pasuje i o takim drugim, który by Wam nie pasował, który kulturowo byłby zupełnie niewspółmierny, nie pasowałby do tego, w czym jesteście wychowani. Macie w głowie takie dwa kraje? Jeden taki fajny, drugi taki gorszy. No dobra, to zrobimy sobie kolejny eksperyment umysłowy, żeby odpowiedzieć na dalsze pytania. Wyobraźcie sobie, że z jakichś przedziwnych powodów musicie wyjechać z naszego kraju. Wizy daje nam tylko ten drugi kraj, o którym myśleliście. Ten pierwszy fajny nie wpuszcza Polaków do siebie, natomiast wpuszcza i przyjmuje ten drugi, o którym myśleliście, że wam się nie podoba pod względem kulturowym. Ale nie jest to wyjazd taki na wakacje, na tydzień, na dwa, tylko na rok, dwa, trzy, tak jak to ma miejsce w sytuacji migracji przymusowej. I zadam wam teraz dwa pytania i proszę o to, żebyście odpowiedzieli na nie przez podniesienie ręki. W tej sytuacji, w której wyjeżdżacie do tego nieulubionego kraju i macie perspektywę spędzenia tam najbliższych kilku lat, czy chcecie, czy chcielibyście zachować swoje normy i wartości kulturowe, wasze polskie? Jeżeli chcecie, to ręka do góry. Kto chce? Dużo osób chce, prawie wszyscy chcą. Jeszcze popatrzę na górę, tam też. Dziękuję. Czy chcesz przyjąć normy i wartości kraju goszczącego? Trochę rąk jest, ale no właśnie, pani kręci tą ręką, tak? Przy pierwszym pytaniu było łatwiej, ręce były szybko podnoszone do góry w sposób naturalny. I bardzo słusznie, że taką decyzję podejmujecie i taką decyzję też podejmują uchodźcy i migranci przyjeżdżający do Polski. I to jest coś, co nam się trochę nie podoba, tak? Że oni przyjeżdżają do nas i mówimy, dobra, jak jesteście u nas, no to mówcie po polsku, zachowujcie się po polsku. I tak będzie, ale to nie jest takie łatwe. Ta sytuacja, którą my sobie tutaj przećwiczyliśmy w parę sekund, może w minutę, pokazuje, że jesteśmy przywiązani do swoich norm, wartości kulturowych. One dają nam poczucie bezpieczeństwa.
I potem w naturalny sposób, mieszkając tam faktycznie rok, drugi i trzeci, my zaczęlibyśmy integrować, włączać te elementy tej drugiej kultury, ale nie tak od razu. I dokładnie tak samo dzieje się z uchodźcami przyjeżdżającymi do nas. Pani Marto, właśnie dojechaliśmy do Polski. Dojechaliśmy, tak. Super. Bardzo dziękujemy. I właśnie, polskie realia. Marta Kurczyńska powie nam o tym, przynajmniej tak mam nadzieję, co się dzieje, jak uchodźcy przyjeżdżają do Polski. Zostają skierowani do ośrodków, wyraźnie mówię ośrodków, przedtem była mowa o obozach, to były te przygraniczne. W kraju docelowym są już ośrodki. Czekają na przyznanie statusu uchodźcy. I jak wygląda to życie w ośrodku, bo to jest zupełnie nowa rzeczywistość, a także perspektywa wyjścia z ośrodka i co dalej? Mieszkanie, praca, szkoła, życie religijne, kultura, opieka medyczna, jakieś życie towarzyskie. Pani Marto, proszę. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo. Ja, ponieważ jestem prawnikiem zajmującym się pomocą prawną dla uchodźców i imigrantów w Polsce z ramienia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przedstawię Państwu trochę takiej perspektywy prawnej. Natomiast zaczęłabym chyba od tego, żeby przedstawić kilka liczb, ponieważ to jest niezwykle ważne, żeby w ogóle wiedzieć, o jakiej skali zjawiska my w Polsce mówimy. Wychodzę od tego zwłaszcza z tego powodu, że przez ostatni rok, od kiedy mamy do czynienia z tym kryzysem uchodźczym w całej Europie, te informacje, które są podawane przez media czy przez polityków do różnych swoich celów politycznych, nie do końca zawsze są rzetelne i czasem troszeczkę ten obraz przekłamują. Zacznę może od tego, jak Państwo pamiętają, padła taka propozycja Komisji Europejskiej, aktualnie no nie wiadomo, co się dalej z tą propozycją stanie, że Polska miałaby przyjąć do siebie 7 tysięcy uchodźców. To miałoby być albo osoby relokowane do Polski z innych krajów Unii Europejskiej, albo przesiedlane, tak jak tutaj na przykład wcześniej koleżanka mówiła o Libanie, właśnie z tych obozów w Libanie. Te 7 tysięcy osób wywołało właściwie oburzenie we wszelkich kręgach. Natomiast jak spojrzymy sobie na statystyki, nie wiem, ile z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, ile osób rokrocznie do Polski przyjeżdża. Mamy mniej więcej kilka tysięcy, a w niektórych latach nawet kilkanaście tysięcy osób, które każdego roku do Polski przyjeżdżają i tutaj ubiegają się o udzielenie im statusu uchodźcy. Także porównując sobie tą liczbę 7 tysięcy, która miała do Polski by przyjechać, z tym, ile osób na przykład przyjechało do Polski w zeszłym roku, zupełnie niezależnie od tego systemu relokacji, to było ponad 12 tysięcy wnioskodawców, to ta liczba już nie brzmi tak przerażająco. Można to sobie zresztą też porównać chociażby, no nie wiem, do pojemności Stadionu Narodowego. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, jaką pojemność, ile osób w ogóle mieści Stadion Narodowy w Warszawie. 55 tysięcy osób. Te 7 tysięcy, które miałaby przyjąć Polska, zajęłoby tak naprawdę jedną trybunę na stadionie. Także to warto mieć gdzieś tam w pamięci, rozmawiając o tym systemie relokacji, chociaż aktualnie chyba temat został przez polski rząd odsunięty w czasie, a być może w ogóle nie będzie realizowany. Do Polski przyjeżdżają głównie rodziny z dziećmi. To też jest ewenement na skalę europejską. Prawie 50% osób ubiegających się o ochronę w Polsce to kobiety i prawie połowa to dzieci, w związku z czym ten profil uchodźcy w Polsce to jest, to są, tak jak mówię, no, głównie rodziny, kobiety, dzieci. I narodowość właściwie taka dominująca już od lat w Polsce to są osoby pochodzące z Rosji, narodowości czeczeńskiej. Czyli jak Państwo doskonale wiedzą, to są osoby wyznające islam. Także to jest mniej więcej około 80% tych wszystkich wnioskodawców rokrocznie. Od początku lat 90. przyjęliśmy do Polski, mówi się, że już ponad 90 tysięcy osób z Czeczenii, osób będących w większości wyznawcami islamu. Dlatego argument, który przedstawia polski rząd mówiący o tym, że Polska nie ma doświadczenia w przyjmowaniu uchodźców, a tym bardziej uchodźców muzułmańskich, no jest zupełnie nietrawiony, patrząc na te liczby. Przechodząc już do procedury i do tych realiów życia tych uchodźców w Polsce, należałoby zacząć od tego, że nie wiem, kto z Państwa w ogóle był, widział, odwiedzał kiedykolwiek ośrodek dla uchodźców, dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę. To są ośrodki, które są umieszczone w różnych miejscach w Polsce, gdzie te osoby, oczekując na decyzję o udzieleniu im ochrony, mogą przebywać. Warunki w tych ośrodkach są raczej skromne i to jest
i tak myślę dużo powiedziane. Te ośrodki są bardzo często oddalone od miasta, są gdzieś na przykład budowane w starych zabudowaniach czy wojskowych, czy na przykład na starych poligonach. To są często budynki, na przykład z których, żeby dostać się w ogóle do jakiegokolwiek miasta, to trzeba wiele kilometrów iść przez las. W związku z czym ta integracja tych osób na tym etapie jeszcze oczekiwania na decyzję jest bardzo utrudniona. I oprócz takich ośrodków, które oferują te takie skromne bardzo warunki egzystencji podstawowej na czas oczekiwania na decyzję, są też w Polsce, jest ich dokładnie 6 ośrodków strzeżonych. To są już z kolei ośrodki, z których takie osoby nie mogą swobodnie wychodzić. To są ośrodki okratowane, ogrodzone drutem kolczastym, gdzie również przebywają właśnie te rodziny z dziećmi, o których mówiłam, których to przeważająca większość jest w Polsce. I w takich ośrodkach strzeżonych te osoby no, pozbawione są, oprócz tej możliwości poruszania się, także dzieci są pozbawione prawa do edukacji, do korzystania z obowiązku szkolnego. Także to są te dwie właściwie możliwości pobytu tych osób w Polsce w trakcie procedury. Ewentualnie jeszcze mogą te osoby ubiegające się o ochronę skorzystać z tak zwanego ekwiwalentu pieniężnego, czyli pobierania świadczeń na czas pobytu w Polsce i zamieszkiwania poza ośrodkiem. I te środki, które są tym osobom przyznawane, są poniżej minimum socjalnego, które jest rokrocznie ustalane. Obecnie to jest między 12 a 25 zł na osobę na dzień. Także znowuż te informacje podawane bardzo często w mediach o tym takim raju finansowym, do którego ci uchodźcy tutaj przyjeżdżają, żeby polepszyć swoje warunki życiowe, to również nijak się ma tak naprawdę do rzeczywistości. Też warto pamiętać, że w trakcie procedury uchodźczej te osoby nie mają prawa do pracy w Polsce, także te pieniądze, które otrzymują tutaj, to są jedyne środki finansowe, z których się mogą utrzymywać. Dopiero w przypadku, jeżeli procedura się przedłuża powyżej 6 miesięcy, takie zatrudnienie mogą podjąć, no ale jak Państwo sobie mogą łatwo wyobrazić, nie jest łatwo osobie nieznającej języka, polskich realiów i tutaj życia w Polsce takiej pracy znaleźć. Po uzyskaniu ochrony, co się dzieje tak naprawdę w bardzo małej ilości przypadków, bo obecnie Polska udziela ochrony zaledwie około 15% osób, które się o taką ochronę w Polsce ubiegają. Tak na marginesie wspomnę, że pomimo ogromnego wsparcia politycznego dla Ukrainy, jak Państwo wiedzą, zwłaszcza w tym czasie, kiedy ten konflikt na Ukrainie wybuchał, kiedy miały miejsce wydarzenia na Majdanie, to wsparcie było przez Polskę podkreślane, oferowane, wręcz zachęcane. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak minister jeździł wtedy po wschodniej granicy, otwierał takie ośrodki dla tych rzeszy uchodźców, które mogłyby z Ukrainy do Polski przybyć. Otóż sprawdzałam wczoraj na dzień wczorajszy statystyki, łącznie 40 kilka osób z Ukrainy uzyskało w Polsce jakąkolwiek ochronę, pomimo że ubiegało się o nią kilka tysięcy. Także realia wyglądają troszeczkę inaczej niż ta deklaracja polityczna. Po uzyskaniu tej ochrony, co tak jak mówię, zdarza się w nielicznych przypadkach, taka osoba, ten uznany uchodźca lub osoba, która uzyskała ochronę uzupełniającą, ma prawo do skorzystania jeszcze z rocznego programu integracyjnego. On jest oferowany przez powiatowe centra pomocy rodzinie i po tym roku tego takiego właśnie wsparcia w nauce języka, czy w znalezieniu mieszkania, w znalezieniu pracy, taka osoba już jest pozostawiana sama sobie, w tym sensie, że funkcjonuje tutaj już jak każdy inny obywatel bez żadnego dodatkowego wsparcia z racji tego, że ta osoba uciekła z kraju pochodzenia. I no, niech liczby może mówią same za siebie. Z badań UNHCR, czyli Biura Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, wynika, że około 80% uchodźców już tych po tych programach integracyjnych albo są osobami bezdomnymi, albo mają duże trudności w utrzymaniu jakiegokolwiek mieszkania na dłużej. Także borykają się bardzo często z biedą, z bardzo złymi warunkami egzystencji i bardzo ciężko im sobie poradzić tutaj bez dalszego wsparcia w polskiej rzeczywistości. Rozumiem, że muszę już kończyć, także chyba na tym postawię kropkę. Bardzo dziękuję. Tu chciałabym zwrócić uwagę na jedno. Uchodźcy w momencie, w którym otrzymają już statut uchodźcy, zostają jakby na poziomie gminy. To z poziomu gminy jakaś opieka i jakieś działania mają miejsce. To jest ważne, dlatego że Państwo jesteście tutaj, Panie, w dużej mierze właśnie z
ośrodków mniejszych związane z samorządami i tam ten problem będzie w praktyce do rozwiązania. Oczywiście jedną z najważniejszych rzeczy w życiu tych osób to jest praca i poproszę teraz Teresę Stępniak o to, żeby powiedziała proszę, proszę, będzie albo trzeba sobie cię tam coś przesunąć. Dzień dobry, ja jestem z pokolenia, które woli stać, jak mówi, wobec tego pozwolę sobie spontanicznie. Marianna mi tu poprawi wszystko, jak trzeba. Przez wiele lat zajmowałam się pomocą uchodźcom na rynku pracy, to znaczy prowadziłam agencję pośrednictwa pracy w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej. Sporządzałam bilans kompetencji, pisałam CV, szukałam pracodawców, usiłowałam skojarzyć jednych z drugimi. Często wychodziło, częściej nie wychodziło, najczęściej wychodziło na krótko, ale bardzo wiele osób udało mi się dla nich znaleźć pracę i wiele osób do tej pracy posłać. Uczestniczyłam też jako przedstawiciel organizacji pozarządowej w różnych programach rządowych, to znaczy programy międzynarodowe, fundusze europejskie, wyjazdowe i tak dalej. Najczęściej to był Urząd Pracy, Ministerstwo Pracy, jakieś ośrodki pomocy społecznej takie czy inne. I muszę powiedzieć, że z tych programów, że jeżeli bym miała skomentować te programy i środki, które zostały wydane na pomoc uchodźcom na rynku pracy, to w wielu wypadkach były to zmarnowane pieniądze. Dam taki przykład polsko-holenderskie unijne pieniądze na program szkolenia, zatrudnienia uchodźców. Były spotkania, były wyjazdy, organizacje pozarządowe były dopraszane, żeby po prostu nie brały udziału w tym. Natomiast chętnie słuchaliśmy, co będą robić. Urzędnicy wyjeżdżali do Holandii, żeby zobaczyć, jak się tam te programy realizuje. Holendrzy przyjeżdżali do nas, szkolili naszych urzędników. Wszystko wyglądało pięknie. Potem opowiadali o tych wyjazdach, było bardzo przyjemnie, zaprzyjaźniali się, podróżowali, wszystko było fajnie. Konferencje, podsumowania. Ja zapytałam kiedyś, jaki jest efekt końcowy takiego programu z wieloma wyjazdami z pieniędzmi. No, ponieważ u Holendrów jest taki piękny program, że żeby uchodźca przyjął się, jak się przyjmie do pracy, żeby sobie poradził w jakimś zakładzie, w jakimś nowym miejscu pracy, dostaje mentora, grupa uchodźców dostaje mentora, 5-6, czyli takiego człowieka, który ma ich nauczyć zawodu i pilnować, żeby czegoś nie zepsuli. Pięknie. Skończył się program, były piękne podsumowania, konferencje. Na końcu pozwoliłam sobie zadać pytanie, czy jak to było z tymi uchodźcami polskimi, którzy mieli trafić do naszych zakładów pracy i znaleźć miejsce, zostać, a przynajmniej nauczyć się zawodu. Pomimo, że w programie był Urząd Pracy i Ministerstwo Pracy, odpowiedziano mi, że no tak, ale nie udało się znaleźć 10 uchodźców, 10, którzy by mogli uczestniczyć w tym programie, wobec tego ani jeden nie został przeszkolony i nie pozostał w tej pracy. Tak to bywało kiedyś, nie wiem jak jest teraz, od kilku lat już tu nie pracuję. Organizacje pozarządowe zajmujące się uchodźcami popatrzyły na siebie. Ja sama powiedziałam, że tych 10 uchodźców do przeszkolenia w jakiejś fabryce, takim czy innym zakładzie, to znalazłabym wśród beneficjentów samego pachu, czyli moich klientów. Dobrze. Sprawa szkoleń. Szkolenia, przetargi, wiadomo, wybiera się jak najtańsze szkoleń zawodowych. Mówię o szkoleniach zawodowych dla uchodźców. Wybiera się jak najtańsze szkolenia, która firma zaoferuje mniej. Pytam uchodźcę,
na jakie szkolenie się teraz wybiera. Zawodowe szkolenie, na przykład na wózki widłowe, żeby zdobyć uprawnienia. Ile będzie trwało? 3 miesiące. No dobrze, nie 3 miesiące, ile godzin? A to ja się dowiem. Po pewnym czasie przychodzi, mówi, że tam jest na przykład 60 godzin i będzie się szkolił. I dostanie papiery i będę go mogła potem posłać do zakładu pracy na wózek widłowy, będzie miał uprawnienia. Wraca, ma papier, udało mu się dostać zaświadczenie. Pytam, jak się szkolił i czego się nauczył. No, szkolili nas tam wymiany różnych lampek, tego tamte. Dobrze, opowiedz mi, ile siedziałeś na maszynie, czyli na wózku widłowym, pracując. I okazuje się, że siedział 0,5 godziny. Już kończę. Teresko, powiedz coś pozytywnego. Teraz to jest tak strasznie przygnębiające. O uchodźczyni. Myślałam długo, kogo wybrać. Opowiem o uchodźczyni z Czeczenii. Trafiła do mnie uchodźczyni z córką 4-letnią. Mąż zaginął w czasie wojny czeczeńskiej. Byli świadkowie, że nie żyje. Wobec tego ona przyjechała do Polski, usiłowała tutaj i przyszła do mnie, kiedy już dostała status uchodźcy, przyszła do mnie, żeby znaleźć pracę. Zrobiłyśmy piękny bilans kompetencji. Okazało się, że to jedna z najlepiej wykształconych młodych Czeczenek, jakie trafiły do mojej agencji pośrednictwa. I co? Udało się? Tak, ale nie od razu. Dalsza historia wygląda niestety tak, że jak miała przyjść po CV, przyszła przerażona zresztą z dziewczynką i okazało się, że jako wdowa, nie wdowa, bo mąż zaginął, ale nie znalazł, nikt nie znalazł ciała, jest w ośrodku dla uchodźców może nie molestowana, ale nagabywana do ponownego małżeństwa. I zaczęła się bać. Po prostu się bała, wychodziła do toalety z koleżanką, bała się, bo była napastowana, molestowana. Przyszła do pachu, do agencji pośrednictwa i powiedziała, że boi się tam wracać, nie wie, co się z nią będzie działo. I tu chciałam powiedzieć, nie na temat pracy, tylko tu moja pochwała na rzecz organizacji pozarządowej. Co zrobiłyśmy? Wiemy, co się w tej chwili dzieje z organizacjami pozarządowymi i chciałam 3 dobre słowa o dziewczynach z Centrum Praw Kobiet. Zgłosiłyśmy się do nich, znalazły dla niej miejsce w hostelu, schowały ją razem z kobietami bitymi i żeby przeczekała i żeby już nie mieszkała wśród tych ludzi, którzy ją napastują w ośrodku. Dzięki temu, że miała bardzo dobre CV, po pewnym czasie udało mi się znaleźć dla niej pracę. Miała wykształcenie techniczne wyższe bez dyplomu. Teresio, to znaczy, że możemy to spuentować, że mimo tych ogromnych problemów, jakie miała tych Ja już przekroczyłam czas? Dużo. Tak? Dużo. Dobrze, więc ja chciałam tylko zaapelować do w jednej sprawie. Skończyło się bardzo dobrze. Ona wyjechała, znalazła tam pracę, dziewczynka po pewnym czasie dostała mieszkanie, dziewczynka poszła do szkoły, wszystko jest pięknie. Czyli historia chciałam tylko pochwałę dla organizacji pozarządowej, dla Centrum Praw Kobiet, dzięki którym udaje się czasem załatwić różne sprawy. I które właśnie nie dostało dotacji. I które właśnie nie dostały pieniędzy na to, żeby móc przetrwać. Dziękujemy bardzo, Teresko. Zapraszamy. Ja wiem, że mówię nie na temat, ale chciałam po prostu powiedzieć o Centrum Praw Kobiet, które także było w stanie pomóc. I tym, że jeżeli coś się dzieje, działo,
to organizacja, zawsze była organizacja albo prawna, albo fundacja helsińska, która była w stanie nam pomóc. Dziękuję, przepraszam, że nie na temat. Jestem starsza pani i więcej mi wolno. Zróbmy miejsce dla pani Lajli. Dziękujemy bardzo. I na koniec pytanie do pani Lajli. Słuchała pani tych wystąpień, a jednocześnie ma pani przecież własne przemyślenia. Czy w tym wszystkim, co pani usłyszała, znalazła pani odbicie własnych doświadczeń? Czy czegoś zabrakło? Proszę nam o tym powiedzieć, a zakończymy wierszem autorstwa pani Lajli. Tutaj państwo dostaniecie trochę kopii, żeby można było też popatrzeć. Proszę bardzo. Ja tylko jeszcze jedno słówko, może zanim pani zacznie, bo dostałam też takie pytanie, które pewnie będzie pani pomocne przy odpowiedzi, a to jest to, co interesuje publiczność. Jak uchodźcy postrzegają możliwość osiedlenia się w Polsce? I czy są państwa zdaniem organizacje, do których rzeczywiście można się zgłosić i pomagają w zagospodarowaniu się w nowym kraju? Dzień dobry. Słuchałam różne historie, oczywiście te, które sama przeżywam. Chciałam powiedzieć, że jak więcej słyszę, tym więcej myślę, że dla mnie było trochę lepiej, bo nie wiem, czuję się coraz, że inni mieli jeszcze gorzej niż ja. I dlatego myślę, że nie tak i było źle. Ale chciałam powiedzieć, odpowiadać na to pytanie, jest polskie dobre stowarzyszenie, fundacje, gdzie można zgłosić się, że pomagają zaakceptować, bo mnie pomogła w pierwszym w drodze w Polsce, polska akcja humanitarna. Wspierała jak małe dziecko, za ręce wzięli i wspierali do końca. Była fundacja Stowarzyszenie Finansów Prawnych, też było. Dużo było, wszystkich nie pamiętam, ale jest, co mogę powiedzieć teraz, bo fundacje, które teraz ja pomagam, naprawdę dużo przychodzą, z językiem polskim pomagają, to oczywiście, co bardzo potrzebne jest wszystkim, którzy przyjeżdżają. A podstawą, którą my próbujemy zrobić, to, co mi zabrakło, bo pomagamy w tych językach, których potrzebują ci ludzie, bo nie każdy potrafi powiedzieć w innym języku, co mu potrzebne, co mu jest źle, czy to dobrze, bo na przykład jak przyjdzie ktoś z Sudanu, to jest, który może porozmawiać w jej języku, jest to bardzo przyjemnie. Może trochę odeszłam od tematu, bo jestem pod wrażeniem, przepraszam bardzo. Powiem, że przeczytałabym ten wiersz i zrozumiecie, jak to wygląda, jak mi było, jak jest innym też. A ten wiersz napisałam w grudniu 15 roku. Naprawdę dużo wtedy przeżyło sama i moje dzieci też. I to był krzyk mojego serca. I tak mi obudziłam się i tak mi zachciało wziąć długopis i to napisać. I napisałam. Spróbuję przeczytać, jak nie, to mi koleżanka pomoże. Boli mi serce, słysząc nieprawdę. Jestem bezsilna, by zmienić coś w życiu. Płacząc, ja proszę, zrozumcie nas, ludzie. Jesteśmy tymi, co chcemy jasne nieba. Ważny nam uśmiech naszych dzieciaków. Oni te same małe aniołki. Do dzisiaj wojny strach mają w oczach. Nie mieli szczęścia w dziecięcym życiu. Pragnąć usłyszeć ptaków, codziennie od rana słyszeli świt kul. Zamiast zobaczyć słońce promienia, widzieli od strzelby ogień śmiertelny. Proszę usłyszcie krzyk mojej duszy. Szukamy w życiu spokoju, miłości. Nie tacy ludzie chcą wojny zawiści. Gdyby ja mogła serce otworzyć, żeby pokazać, jak mocno ja kocham tych, którzy pragną być zmienić coś w życiu lepsze. Proszę, nie patrzcie złymi oczami. W nich ja już dawno nie szukam zrozumienia, aby nie było w nich nienawiści.
Długo tu mieszkam, dużo przeżywam. Było i ciężko, czasami głodno. Proszę mi pomóc, nie mogę. Ale przeżyłam. Ważne, bez wojny. Nigdy nie zapomnę dobrych znajomych, którzy z serca miłość mi dali, dając nadzieję, siłę i wiarę. Proszę pomyślcie, czy łatwo mi było zostawić swój dom, rodzeństwo kochane, dorobek życia, wszystko, co miałam w jedną walizkę, 5 dzieci, ze łzami w oczach, w sercu z tęsknotą, płacząc i bojąc się, nie wiedząc, co czeka. Czy było mi łatwo wyjechać w nieznane? Proszę zrozumcie, chcemy spokoju. Bardzo dziękujemy pani Lejlo za ten wiersz. To była ogromnie wzruszająca chwila. Myślę, że dla nas wszystkich. Ale no, nie moglibyśmy zakończyć tego panelu w ten sposób. Musimy dać państwu szansę również na zadanie pytań, bo takie grono rzadko się zdarza. I pozwolę sobie tutaj przeczytać kilka z tych pytań. Jest ich za dużo, żeby odpowiedzieć na wszystkie. Ale może zacznę od takiego jednego z najbardziej kontrowersyjnych. Pytanie brzmi następująco. Widząc młodych mężczyzn, moi studenci pytają, czemu nie zostają w swoich krajach i nie walczą o nie? Nie wiem, która z pań. Nie bym na to odpowiedziała, bardzo nie lubię. Tylko nie mam. Poproszę. Ja zawsze używam tych porównań. Ja bym odesłała studentów po pierwsze do badania sondażowego, gdy rozgorzała heca w sprawie Ukrainy. Polacy deklarowali, czy gdyby wojna się rozprzestrzeniła dalej, ile by z nich zostało walczyć, a ile by uciekło. I te wyniki wcale nie pokazują na to, że my wszyscy jak jeden mąż zostalibyśmy. Druga sprawa, drodzy państwo. Kto uważa, że wojna w Syrii zakończy się w ciągu najbliższego roku? Las rąk? Nie. 2, 3. Dżihadyści z państwa islamskiego to są 2 stadiony Legii, skoro mówiliśmy o stadionach. Spora część Syryjczyków, Kurdów, Arabów, Irakijczyków walczy tam na miejscu. Walczy wielka koalicja międzynarodowa, która tam walczy od 5 do niczego dobrego nie doprowadzając. Czy w takiej sytuacji, kiedy jest to walka bezsensowna i teoretycznie cały świat nie daje sobie rady, co jest lepsze? Część stwierdzi, że walka na miejscu, a część stwierdzi, że lepiej uciekać. Czy mogłabym krótko powiedzieć? Bo każdy człowiek ma swój los, nie? Nie da się zmienić losy ludzi. Bo u nas w Czeczeniu, kiedy była wojna, na wojnie zmarły chłopaki, którzy mieli 12 lat, walczyły. Którzy mieli 14 lat. Dzisiaj 11 lat też chłopaki zmarły, bo oni też walczyli. Bo mieli takie losy. I nie wiem, czemu pytają... Czemu wszyscy nie walczą, bo nie jesteśmy wszyscy doktorami, nie wiem, kimś. Ktoś jest do tego, nie wiem, ma na tego siłę, ktoś może nie ma. A jeszcze chciałam powiedzieć, bo kiedy zawsze walczysz i nie widzisz czemu końca, może już chcą trochę spróbować inaczej. Nie wiem, ja ich rozumiem, nie wiem jak to tłumaczyć. Ja jeszcze chciałam przypomnieć, że wojna w Syrii zaczęła się od kilku miesięcy pokojowych demonstracji i myślę, że jakby przejście od takiego pokojowego demonstrowania do walki zbrojnej, gdzie naprawdę ludzie umierają i ja znam bardzo dużo osób w Libanie, młodych chłopaków 20-30-letnich, którzy wyjechali i mają ogromne też często poczucie winy i zastanawiają się, czy wrócić, czy nie, ale jakby ta decyzja przejścia z pokojowych, czy może takich ulicznych demonstracji w walkę zbrojną, to myślę, że to jest po prostu ogromna indywidualna decyzja i nie można jej tak prosto podejmować, tak? Kolejne pytanie. Czy zostanie wykorzystany potencjał kobiet uchodźczyń, które w ogromnej mierze są matkami uciekającymi z dziećmi, by zmienić sytuację kobiet na Bliskim Wschodzie w przyszłości? Rozumiem, że zadający to pytanie albo zadająca to pytanie miała na myśli, czy te kobiety teraz żyjące w kulturze europejskiej wychowają te dzieci zgodnie z europejskimi normami i szacunkiem wobec kobiet?
czuję się wywołana do odpowiedzi, bo pracuję na co dzień z kobietami i ich dziećmi. Z kobietami, które doświadczają ogromnej przemocy domowej i ogromnej przemocy państwowej, instytucjonalnej. No i teraz oczywiście byłoby cudownie i bardzo bym sama chciała i głęboko w to wierzę, jeżdżąc do pracy i stykając się z tymi kobietami codziennie, żeby faktycznie dać im szansę na taką zmianę, na odbudowanie tego poczucia wartości, żeby mogły być sensownymi, wspierającymi matkami dla swoich córek, żeby te córki były w stanie podejmować, nie wiem, lepsze, bardziej konstruktywne działania. Ale to wszystko jest możliwe, jeżeli dostaną u nas ochronę i perspektywę bycia tutaj. Bo jeżeli tu się wzmocnią, po czym pojadą do swojego kraju, w którym problem przemocy domowej jest czy w ogóle w tych krajach, z których uchodźczynie pochodzą, problem przemocy domowej jest nieporównywalnie większy niż u nas, no to one jakby nie mają szansy na to, żeby wrócić tam ze swoimi głowami pełnymi pomysłów i tego, jak zmieniać świat, bo zostaną jakby z miejsca sprowadzone z powrotem do tego poziomu pod tytułem nie dyskutuj, nie pyskuj, tak? Tutaj faktycznie jest tak, że wiele kobiet, które zaczynają funkcjonować w bardziej takich, to nie wiem, demokratycznych realiach, bardziej partnerskich i swoje córki też wychowują na takie, jakby na w ten sposób funkcjonujące, odnosi to rezultat, ale obawiam się ogromnie, że przełożenie potem tego, wykorzystanie tego potencjału w ich krajach, to już nie jest kwestia gotowości tych kobiet do tego, tylko gotowości tych krajów, a w tych krajach gotowości teraz nie ma. Kolejne pytanie. Czy polskie urzędy i polscy urzędnicy de facto przejawiają zachowania rasistowskie w kontekście na przykład traktowania petentów w sytuacjach wydawanych decyzji? Czy w Polsce istnieje coś takiego jak ksenofobia instytucjonalna, urzędniczy rasizm? Ja może spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Może troszeczkę odwrócę. Czy ja mam takie wrażenie, obserwując na co dzień pracę różnych urzędów i stykając się z instytucjami, które tutaj w Polsce pomagają uchodźcom, że ten stosunek się zmienił od wybuchu kryzysu uchodźczego. I to jest niestety taki przykry efekt uboczny tego wszystkiego, co się dzieje obecnie w mediach czy na szczeblu politycznym, że mam wrażenie, że jest teraz obecnie takie większe przyzwolenie na to, żeby nienawidzić tych uchodźców, żeby rzucać różne rasistowskie czy nienawistne hasła. I nawet jeżeli to się nie dzieje wprost w urzędzie, bo no, z taką sytuacją się nigdy nie spotkałam, to jednak gdzieś, chociażby z relacji osób, które do nas przychodzą, z relacji samych cudzoziemców wynika, że dużo bardziej obecnie tolerowana jest cała ta nienawiść i w internecie, i na ulicach. No to też Państwo pewnie widzą, słyszą o tych pobiciach, które ostatnio mają miejsce, o atakach, czy werbalnych, czy nawet już dochodzących do czynów. I to się niestety zmieniło na gorsze, mam wrażenie, właśnie od ostatniego roku, kiedy ta mowa nienawiści zaczęła się właściwie już pojawiać w wypowiedziach polityków i ona niestety, ale przechodzi właśnie te szczeble niżej. Kolejne pytanie jest od pani, która pracuje najwyraźniej w Komisji Europejskiej w Polsce, a pytanie brzmi: osób, które przychodzą na Kongres Kobiet, nie trzeba pewnie przekonywać do tego, że powinniśmy pomagać uchodźcom. Ale jak dotrzeć do tych, którzy nie wiedzą, co myśleć i często ulegają manipulacji, strachem, bardzo często manipulacji, bardzo często tak obecnej w mediach czy w internecie? Ja nie powiem o tym, jak z tym problemem radzi sobie Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Jednym z naszych ważnych i takich powtarzanych wielokrotnie działań są różnego rodzaju projekty skierowane do społeczności lokalnych, które goszczą skupiska cudzoziemców, czyli w miejscach, w których są ośrodki dla uchodźców, te właśnie oddalone gdzieś tam po lasach pochowane małe społeczności. Tam organizujemy szereg różnych spotkań, no takich po prostu dla ludzi,
ludzi, którzy tam mieszkają. To są spotkania w kółkach gospodyń miejskich i wiejskich, spotkania z ambony, spotkania na salach gimnastycznych i w klubach sportowych i w remizach strażackich, czyli w miejscach, które po prostu skupiają te społeczności. Takimi miejscami też jest zawsze szkoła, w której, jeżeli to jest mała miejscowość, to często jest tak, że uczy się połowa dzieci polskich z lokalnej miejscowości, połowa dzieci uchodźczych. Tak, i to są takie miejsca, do których należy kierować działania takie właśnie oddolne. I tam tak naprawdę ta integracja zachodzi na takim bardzo podstawowym poziomie, bo jeżeli okazuje się, że mieszkańcy tej okolicy zaczynają mieć wspólne potrzeby, wspólne cele, zaczynają kontaktować się ze sobą i mają podstawy do tego, żeby się integrować. To taki nasz sposób. Kasia, jeszcze te miałaś? A ja bym poszła tak bardzo racjonalnie, to znaczy bardzo dużo tych stereotypów, obaw ma zupełnie charakter z kosmosu, na przykład, że muzułmanie nas zislamizują w Polsce. No to, a co to znaczy? No narzucą nam islam. No to, żeby narzucać islam, trzeba zmienić konstytucję. Żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć 3/4 czy 2/3 w parlamencie, czyli trzeba mieć kilkadziesiąt milionów muzułmanów w Polsce z prawami wyborczymi, którzy by wybrali partię muzułmańską, zakładając, że na nią zagłosują, żeby zmienić tę konstytucję i ustanowić nam szariat. I bardzo proste, nie wiem, nekrofilia w islamie, pedofilia w islamie, przepraszam, że ja to mówię, ale to tym żyje internet i nastolatkowie. Na takim poziomie po prostu te wszystkie bzdury, bzdety dekonstruować, oczywiście też nie wybielając, nie mówiąc nie, prawda, żaden terrorysta nigdy nie dokonał zamachu, no bo to też tak nie jest. Ale myślę, że te nasze wyobrażenia są na tyle upiorne i z innej planety, że w taki prosty sposób myślę, że łatwo je obalić. W razie co na medium publicznym jest islam bez uprzedzeń, cały cykl najbardziej podstawowych właśnie takich uprzedzeń poobalanych i poprostowanych, niewybielonych. Bardzo dziękujemy paniom, bardzo dziękujemy państwu. Mamy nadzieję, że udało nam się obalić kilka stereotypów, a kilka rzeczy po prostu wyjaśnić. Dziękujemy. Mogę zabrać głos na moment. W zasadzie to już skończyłyśmy panel, ale słówko tylko. Dzień dobry, ja się nazywam Iwona Bruśk, jestem wykładowcą akademickim i w kwestii uchodźczej mam wielki problem. Myśmy zaplanowali na 17, na najbliższy wtorek, konferencję dotyczącą opieki zdrowotnej nad uchodźcami. Konferencja miała się odbyć na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Niestety żadna z instytucji zaproszonych do wygłoszenia prezentacji nie potwierdziła udziału. Państwo, tak jak pani tutaj powiedziała, znakomicie się czują. Jest w Polsce wiele instytucji odpowiedzialnych za organizację opieki zdrowotnej nad uchodźcami. Państwo się znakomicie czują we własnym gronie, na konferencjach, wyjazdach poza Polską, na terenie Polski także. Ja uczestniczyłam w takiej konferencji dotyczącej sytuacji uchodźców. Natomiast konferencja na Warszawskim Uniwersytecie się nie odbędzie. Natomiast jest wielki problem informacji społecznej w ogóle. Większość społeczeństwa w Polsce wyobraża sobie, ja mam taką koncepcję, że te 7 tysięcy uchodźców zostanie z autokarów wypuszczonych na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej i oni się rozpełzną po Polsce. To jest, proszę państwa, jeżeli my nie będziemy szeroko na ten temat rozmawiać, to takich paneli, tego co panie robią, będziemy mogły naprawdę mówić o tym długo, natomiast jest wiele instytucji, wielu urzędników, którzy biorą za to duże pieniądze i duże pieniądze europejskie są przeznaczone na edukację, a tej edukacji po prostu nie ma. Bo wtedy, kiedy jest sala wynajęta na 300 osób na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z wolnym wstępem, z wolną możliwością wypowiedzi, nie ma chętnych, którzy mogą wystąpić. I to jest, uważam, jako skandal absolutny. Dziękuję. Bardzo pani dziękuję za zwrócenie uwagi na rzeczywiście ważny problem, a kongres to jest takie wydarzenie spontaniczne, więc takie sytuacje też nam się zdarzają. Dziękuję państwu jeszcze raz. Dziękujemy.